Dzień dobry Państwu. Sobota, 11.11. Mirona Hołda. Dominika Krawiel. Oskar Szafarowicz. Program Hity w sieci. Zapraszam na przegląd tygodnia. A co było w przeglądzie tygodnia? Rewolucje zjadają własne dzieci. Zbiórki nie do końca w szczytnym celu. Rusza oczywiście kampania, mieliśmy prekampanię, ale już teraz rzeczywiście rusza kampania wyborcza, więc pojawiają się kolejne, to trzeba podkreślić, metamorfozy i troszeczkę zaniki pamięci. Zapraszam. Tym razem w amerykańskim muzeum mamy wystawę o Harrym Potterze, gdzie wyobraźcie sobie, że na głównej wystawie usuwają informacje o jego autorce. No, mnie to akurat nie dziwi, bo premiera filmu była i chyba też nie była zaproszona pani J.K. Rowling, bo nie dostosowała się do idei nie dostosowała postępu. Się już od 2019 roku. Ataki były na feministkę, która nic nie ma do osób transpłciowych, tylko wyraziłaś swoje zdanie na temat płci, tak? No, ale tak, cóż. Tak, no niestety podpadła tutaj transpłciowemu menadżerowi i została uznana za transfobkę. W związku z tym, kolejny. Po raz kolejny, dokładnie. Także no, pani Rowling ośmieliła się powiedzieć, że mówienie, tutaj cytuję, mówienie prawdy nie jest nienawiścią. Zobaczmy to w materiale. Tak, i zanim zobaczymy, jeszcze przypomnimy jej wpis, od którego tak naprawdę jest szkalowana. Bo, tak, bo już de facto tak. Faszystką dla tego środowiska jest od kilku lat, no, bo już się wyłamała. Więc zobaczmy najpierw wpis 2019 roku, a później sytuację, która dotyczy tego tygodnia. Zobaczmy. Ubieraj się jak chcesz, nazywaj się jak chcesz, prześpij się z każdym dorosłym, który wyrazi na to zgodę. Ciesz się wspaniałym życiem w bezpieczeństwie i pokoju, ale zmuszać kobietę do odejścia z pracy za stwierdzenie, że płeć jest faktem? Z Muzeum Popkultury w Seattle, gdzie oglądać można wystawę poświęconą Harrymu Potterowi, usunięto eksponaty związane z J.K. Rowling, autorki książki na temat młodego magika i jego przygód. Ma być to skutek wypowiedzi Rowling na tematy związane z osobami transpłciowymi. Menedżer skrytykował też pisarkę za to, że w jej powieściach nie ma osób ze społeczności LGBTQIA+. 20 lat temu Harry Potter określany był mianem satanistycznej opowieści promującej lewactwo i zepsucie. Zatrzymajcie tę karuzelę. Lobbyści LGBT kochają piętrowe kłamstwa i stygmatyzację, z którą sami rzekomo walczą. Warto pamiętać, od czego się zaczęło. J.K. Rowling sprzeciwiła się użyciu frazy osoby, które miesiączkują, użytej w zacytowanej przez nią na Twitterze artykule. Napisała, że jej zdaniem zabrakło określenia płci, ponieważ te osoby to kobiety. Dla ideologów LGBT to zbyt wiele, więc ruszyła machina nienawiści skierowana przeciwko tej kobiecie. I mamy w tym tygodniu, szanowni państwo, coś w stylu daj pan piątaka na chorą córkę. I zobaczcie, o co chodzi. To jest w roli pana Piotra Najsztuba. A do was mam apel i prośbę. Jako, że po 6 latach szczucia na mnie i hejtu w TVP, wreszcie 18 czerwca w programie Strefa Starcia Michał Adamczyk kłamliwie oskarżył mnie o to, że zabiłem kobietę na pasach. Robię im proces. I każdy z was może pomóc ukrócić te kłamstwa, bo uruchomiłem zrzutkę, na której będę zbierał na koszty procesu, na adwokatów. Sam dzisiaj nie jestem w stanie temu sprostać finansowo. I gdybyście mogli, gdybyście chcieli, wesprzyjcie to. Razem zawleczemy Michała Adamczyka do sądu i tam go skażemy. Powinno być panu wstyd za to, co pan zrobił, a jeszcze za cudze pieniądze chce się pan wybielać. Wstyd, panie Najsztub. Dawno nie widziałem czegoś tak bezczelnego. A jak się czuje starsza pani, którą potrącił na pasach, jadąc autem bez OC i aktualnych badań technicznych, przekroczywszy dawno limit punktów karnych? Oszczerstwem jest nazywanie przestępcy po imieniu? No chyba ten pirat drogowy na pasach tej pani raczej nie uzdrowił, prawda? No, jakbym nie znała, to powiedzmy, nie zdążyłam jeszcze zeskanować ten QR. Ale ja jestem ciekawa, powiem wam, czy też pan Piotr Najsztub nie powinien pozwać TVP, może i nawet nas, za to, że wypowiedział się w stacji Tok FM na temat
pana premiera Morawieckiego, że po prostu należałoby dać wpysk, tak? No to jest ta właśnie kultura tych elit po prostu. No ja jak oglądałem ten materiał, to moje szare komórki płonęły tak jak to ognisko gdzieś tam z tyłu wyświetlone no zapalem na sztubach. Tak, po prostu no, rzeczywiście no. Bezczelność no, na poziomie no, szczytów himalajskich. Szkoda, że pan Piotr nie zaczyna od znajomych, żeby pomogli, tylko tutaj od Polaków, tak? No już kilka takich zbiórek na opozycji mieliśmy, że próbowało się wyłudzić kilka. Jeszcze nie śledziłam, ile uzbierał. Już nawet nie wiem. Może Marsz Miliona Serc się dołoży, Donalda Tuska, każdy się złoży. Że jakoś uzbierają, no, ale widzimy, no, przyjmują bardzo różne szaty tak. Postaci po stronie opozycyjnej. Tak samo pan Sławomir Nitras okazał się teraz arbitrem elegancji. Chyba w tym elegancji. Tygodniu to on ma kilka takich... Ale nie wiedzieliśmy nawet, że to on jest wzorem wszelkich cnót, elegancji i kultury i on będzie wyznaczał standardy etyczne. Zobaczmy. Będzie tak, że każdy będzie miał obowiązek szanować ład publiczny. Prawo. Konstytucję. Niech pan mnie nie filmuje. Ale ubliżał mi pan. Ubliżał mi pan koledę pan. Nie ubliżałem pana. Proszę nie kłamać. Proszę moje imienie. Przestrzegać praw obywateli. Panie pośle, co jest? Co jest? Nigdzie pan nie wejdzie. Halo, jest pan zuchrony? No to niech pan trzyma. Ja spokojnie chciałem wejść. Nigdzie pan nie pójdzie. Czy pan zwariował? To mnie w słuchawce podpowiadają, że może zmienimy nazwę programu na Mity w sieci. Więc pomyślimy, ale chociaż no same hity, w tym tygodniu to same hity. I jeszcze a propos pana Nitrasa, no powiedzmy, że jednak słucha ludu dokładnie, dokładnie. Mamy taką grupę, szanowni państwo, nie każdy pewnie śledzi Twittera. Mamy taką grupę na Twitterze, Silni Razem, oni tam... Aż by się chciał sparafrazować Rafała Ziemkiewicza z ostatniego programu Silni Gazem, no tak. Bo rzeczywiście tam po prostu takie emocje tylko buzują. Tylko tego brakuje. Natomiast pod wpływem tej grupy pan Nitras jakoś tak zrobił się spokornio, tak spokorniał, aż się dziwię. Nie w jego stylu. Zobaczcie. Ale jaja. Silni Razem zmusili Nitrasa do przeproszenia jakiegoś gościa z Twittera. Rewolucja zjada własny ogon. Panie Adamie, przestałem pana obserwować, ponieważ zdarza się panu używać języka nienawiści. Nie podoba mi się to. Mam chyba do tego prawo. Pozdrawiam. Język nienawiści? To jakiś żart? Poproszę o przykłady. Przepraszam, panie Adamie, przesadziłem. Jesteśmy przecież w jednej drużynie, także w sprawie symetryzmu. Ten kabaret Platformy to tylko jedna osoba mogła wymyśleć. Ja tylko czekam, aż te wszystkie gwiazdy twitterowe Silnych Razem, Roman Giertych, Jan Piński, Tomasz Wiejski, ten Adam Abramczyk, niech stworzą własną partię, bo widać, że już wyznaczają po prostu ale jaką? Szyk. Sok z buraka, tam chyba ten pan od soku z buraka teraz jest zajęty. Nie, jeszcze by Michała Kodziejczaka doprosili, tak. Skoro mówimy cisza, o soku z buraka. Cisza. Tak, i by stworzyli wielką platformę, która by poprowadziła obóz demokratyczny do zwycięstwa. Bo skoro sami już ustawiają pionki na opozycyjnej szachownicy. Ale zobacz, jaki pokorny. No, nie wiem, czy ktoś do niego zadzwonił, czy ktoś jakieś dał... No, tam z piątego piętra na Wiejskiej z siedziby Platformy no, możliwe, był telefon. Możliwe, natomiast nikt nie zadzwonił do pani Barbary Nowackiej i nikt jej nie uświadomił. Jesteśmy świadkami spotu bodajże z 2014-15 roku. Co tam, szanowni państwo, aneksja Krymu? Co tam, szanowni państwo, atak na Gruzję? Wtedy tego nie było, ona tego nie pamięta. Ja, jeżeli pani nie ma problemów z innymi lekami, mogę polecić Bilobil. Zobaczmy, jaka krótka pamięć i jak to wyglądało w tym tygodniu. Hit. Barbara Nowacka uważa, że powinniśmy się zbroić dopiero jak nas ktoś napadnie. Po ataku Rosji na Ukrainę w 2014 roku Nowacka chciała zaprzestać wydawania jakichkolwiek pieniędzy na armię. Strach się bać. Jak złośliwości, to złośliwości. To inwestowanie w armię nic nie da, tylko ofiar będzie więcej. Wie pani, z kogo to cytat? Z 2015 roku, z kampanii, gdzie nie było takiego momentu zagrożenia. No to już po Krymie było. Dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji, kompletnie innej sytuacji politycznej. Dzisiaj wróg jest u naszych bram i
trzeba zadbać o polskie bezpieczeństwo. Zmienia się też sytuacja geopolityczna. No i jak tu się ochronić przed Putinem? To inwestowanie w armię nic nie da. Tylko ofiar będzie więcej. Bezpieczne dla nas byłoby pełne zjednoczenie Europy. Ale niełatwe dzisiaj. Jeśli armia, to wspólna. Europejska. Handel. Euro w kraju. Euro zamiast tarczy antyrakietowej. Wówczas atak na Polskę to atak na całą Europę. W ważnych sprawach rozumiemy się bez słów. Oczywiście. Zafascynowała mnie ta propozycja Janusza Palikota. Euro zamiast tarczy antyrakietowej. No, na pewno to pomoże. Tak, to gdyby pomoże. Ukraińcy mieli walutę tak. euro i podporządkowali się Berlinowi w polityce, to na pewno powstrzymaliby armię rosyjską. No, ale ktoś nie chciał tej Ukrainy przyjąć do Unii Europejskiej. No, żeby mieć euro, no to... No i ktoś też nie chciał wzmacniania Wojska Polskiego i wręcz likwidował je. A skąd wtedy była inna sytuacja? Ja wiem. A w ogóle, to my chyba się mylimy, bo chyba w ogóle PO-PSL nie likwidowała tych jednostek, nie rezygnowała z tarczy antyrakietowej. Tak. Chyba nam się to wszystko przyśniło. No zobaczmy. Dlaczego w czasie rządów Platformy i PSL-u likwidowaliście jednostki wojskowe? Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. To kłamstwo powtarzane od kilku lat przez polityków PiS-u. Natomiast wszyscy państwo nie musicie sięgać do żadnych dokumentów, tylko możecie sobie włączyć YouTube'a, zobaczyć wypowiedzi pana Klicha, który wtedy był ministrem obrony narodowej. 12 garnizonów, które mamy dzisiaj, to to, co pozostało ze 120 kilku, z których część zlikwidowaliśmy w ciągu ostatniego półtora roku. Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Przed nami, jak to państwo powiedzieli w materiale, jeszcze kolejnych 9 garnizonów do zlikwidowania. Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Podjąłem już szereg takich działań, które mają zaowocować albo już zaowocowały oszczędnościami. Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Nikt nie lubi takich rzeczy jak oszczędzanie, ale jak nie ma, to nie ma. Nie likwidowaliśmy jednostek wojskowych. Potrzeby militarne takie też obiektywnie opisane nie wskazują w żadnym wypadku na potrzebę budowy i użytkowania dużych jednostek. Platforma Obywatelska zaprzecza, że likwidowali jednostki Wojska Polskiego, a fakty mówią nam coś jednak innego. Postanowiliśmy sprawdzić, co sądzą o tym Polacy. Zapraszam serdecznie do obejrzenia sondy. Hmm? 15 sierpnia na warszawskiej Wisłostradzie pod hasłem Silna Biało-Czerwona armia zaprezentuje najnowocześniejszy sprzęt, który zakupiła w ostatnich latach. Zbliżamy się do hali Mirowskiej. Będziemy pytać o ważny społecznie temat, o likwidowanie jednostek Wojska Polskiego za rządów PO-PSL. Temat, który dotyczy każdego, bo dotyczy bezpieczeństwa. Ja tam stamtąd mam tam dom przy samej granicy litewskiej. Jednostka wojskowa w Suwałkach jest, no i... Ale to nie powinni likwidować. Tam do Litwy jest 60 km, do Białorusi to nie wiem, gdzieś popłynąłem niechcący na Białoruś, bo się pomyliłem, jak płynąłem kajakiem. Ale tego, no nie, no tam muszą wzmocnić. Co sądzi pan o likwidowaniu i rozbrojeniu Wojska Polskiego za czasów Platformy Obywatelskiej? No negatywnie myślę. Negatywnie, no dobrze. Czyli... Oczywiście, bardzo było źle. No. Nie jest pan zadowolony? Nie. Tak? A teraz jest lepiej? Jest. Bardzo jak najbardziej. Wobec tego. I tak dalej niech będzie. Negatywnie po prostu. Czy uważa pan, że to osłabiło bezpieczeństwo wschodniej granicy Polski wtedy? Na pewno tak. To nie jest dobra rzecz. Rozumiemy. Czyli uważa pani, że ten proces zwłaszcza na wschodzie Polski, bo tego to dotyczyło, był niepotrzebny? Dokładnie. To było bardzo zła ich decyzja. Naprawdę. To było coś najgorsze, co mogło spotkać Polskę. To tylko to mogę powiedzieć. No sonda powiem, no fakty rzeczywiście i to, co ludzie... Ludzie rozpoznają. Tak, ludzie pamiętają, tak. Natomiast ci, co nie pamiętają, to sobie, jeżeli teraz dopiero co weszliście, oglądacie program, możecie troszeczkę cofnąć i zobaczyć, jak to rzeczywiście wyglądało. A my zapraszamy na wyniki Oscarów tygodnia. No nie ukrywam, oczywiście to było do przewidzenia, szanowni państwo, że moja propozycja wygra, chociaż troszeczkę na te aktywistki, powiem ci, Oscar, że też stawiałam. Opozycja dostarcza naprawdę wiele materiałów, a myślę, że w miarę kampanii to będziemy bombardowani hitami. Będziemy bombardowani, mimo to, że można powiedzieć, że sezon ogórkowy, a jak państwo widzicie,
jest hit za hitem. Przedstawmy wyniki Oscarów tygodnia. Moja propozycja, tak jak mówiłam, dziękujemy, bo szanowni państwo, nie wiem, czy nie padł rekord, bo prawie 3000 oddanych głosów. O, ja tu nie ukrywam, 77%, to wy tam przy mnie to... Ja jestem w szoku, że ludzie nie uwierzyli cesarzowi Europy, tak, że ratował ich środki. Ratował. No ja się dziwię, czego... Tak, no. Ja się dziwię, że pani posłanka PO nie rozbawiła generalnie tutaj o wakacje. Myślę, że rozbawiła, ale jak zobaczyli lidera PO ludzie, jak no to on ratował, tak, przecież, no wiecie, no, on już prawie jest papieżem, tak? No, tak, mu z papą. Nie lękajcie się i takie tam. I można powiedzieć, że znowu coś mam o Tusku, ale nie o jego słowach. Co prawda ta pani nie przywitała tak go, jak powiem wam, pani Wcisło. Pani Wcisło jest oczywiście nie do podrobienia. Natomiast to, co ta pani powiedziała, dokładnie pani Gajewska jest królową chyba na Twitterze, w hashtagach. To jest moja propozycja, szanowni państwo. No, chcąc, nie chcąc, sami się podkładacie w Platformie. Co prawda nie chciała, chciała przepięknie zapowiedzieć pana Donalda Tuska, no ale powiedziała to, co powiedziała. Zobaczcie. Ludzie są jak wiatr. Jedni przelatują przez życie i nic po nich nie zostaje. Drudzy dmą jak wichry, jak huragan, co te drzewa powala. Ale są tacy, co wieją w sam raz, tak, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tych ludziach zostanie piękno naszego świata. A my 15 października będziemy zbierali te owoce. Przed nami też ten, który wieje idealnie. Donald Tusk! No nie sposób się nie zgodzić z panią poseł Gajewską. Szkoda, że nie zapowiedziała jak Wcisło. Donald Tusk! Tak, ale tak, zgodzę się, że Donald Tusk wieje najlepiej, zwłaszcza do swoich mocodawców z Berlina, a jeden bardzo mocno się wypowiedział w tym tygodniu. Który się nie kryje z tak, tym, że nie kryje, że będzie ingerował z zewnątrz w polskie wybory i powiedział Polakom, jak mają głosować, a na kogo, broń Boże, nie mogą postawić krzyżyka. Zobaczmy. Wie die deutsche AfD, wie Le Pen in Frankreich oder PiS in Polen sind für uns Gegner und werden von uns bekämpft. I teraz, szanowni państwo, dobre pytanie i to pytanie jest na koszulkach. Zasadnicze pytanie. Tak. Czyja będzie Polska? Tak. O tym zdecydujemy już jesienią. Czy pana Manfreda Webera, czy w ogóle polityków niemieckich, czy rzeczywiście... Czy jednak suwerenem jest polski naród? Tak, o tym zdecydujemy. Prawda. A moją propozycją tygodnia do tych Oscarów, słuchajcie, jest tym razem hipokryzja pani posłanki z partii Szymona Hołowni, gdzie jak mamy decyzję sądu, która im się podoba, to akceptują, tak, ale jak... to trzeba wykonywać, należy, Turów trzeba dobra... zamknąć. Tak, jedna tak, pani tak... sędzia w TSUE tak zadecydowała tak, i koniec. Koniec. Turowa ma nie być. Ale jeżeli już mamy taką decyzję... Tak. To już TSUE, ale też mówią, że nawet wyroki sądów polskich trzeba, tak? No też decydują oczywiście, tak, kto tak, jest prawdziwym tak, sędzią, a kto jest neosędzią, no, oczywiście, tak zwanym. Więc... Tak. Właśnie. Najwyższa instancja w ogóle no, się zrobiła z tych posłów opozycji. A jak mamy już taką decyzję, z którą się nie zgadzają, to nie do końca te sądy już są takie dobre. Zobaczmy. Nasze sondaże są w okolicy 9-10%. No jak sobie kupicie natomiast sondaż, to macie nawet nie kupujemy 30. Sondaże, jesteśmy biedną partią żyjącą ze zbiórek publicznych. A wiemy. Zachęcamy sąd wam nawet nie przyjął sprawozdania finansowego. Przepraszam, w tej kwestii rozstrzygnie sprawę Europejski Trybunał Praw Człowieka, bo sądy w Polsce, jak się okazało, nie są po naszej stronie. No nie, przede wszystkim. Co za dramat. No, jeżeli Sąd Najwyższy z rażącym naróżeniem prawa podejmuje tak, pani decyzję, uznaje. A pani przepraszam, a czy, kim z wykształcenia? A teraz mogę. A kim pani jest z wykształcenia? Ekonomistką, politologiem. I pani uznała, że jako ekonomistka wie pani lepiej niż Sąd Najwyższy, czy tam było rażące naruszenie prawa. Nie, zapoznałam się w tej kwestii z opiniami prawników, natomiast prawda jest taka, oczywiście, że w drodze odwoławczej... Szkoda, że nie tych prawników z Sądu Najwyższego. Zobaczcie, czy to nie jest też coś w stylu daj piątaka, daj pan 2 złote na chorą córkę. No i pani poseł wie najlepiej po prostu. Jest mądrzejsza niż autorytety sędziowskie, tym razem nie pomyśli. Nie ona się zapoznała, ale trzeba powiedzieć, że zazdroszczę panu Mazurkowi. No tak potrafi zaorać, że... I bardzo serdecznie państwu dziękujemy. Głosujcie oczywiście. No prawie 3000 głosów, imponujący wynik. Bardzo nam naprawdę... No, rosną po prostu skrzydła. Głosujcie, a kto teraz
dopiero włączył program, nie zdążyliście, jesteśmy za chwileczkę na YouTubie. Jeżeli nie macie możliwości, chcecie obejrzeć nas oczywiście w telewizji, oglądajcie nas dzisiaj o godzinie 21.30, tuż po serialu Reset. W niedzielę o godzinie 14.25, w poniedziałek o godzinie 22.15. Dziękujemy za dzisiaj, było nam bardzo miło. Program Hity w sieci. Dziękuję i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.